możesz spełnić to, o czym marzysz, jeśli nie zwątpisz, gdy się odważysz. Tu nikt nie przegra, każdy zwycięży, jeśli swą słabość raz przezwycięży. Tobie lapa, Bielawa. W dniach od 10 do 12 czerwca w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbywał się Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dolnośląska Nutka 2022. Impreza ta realizowana była przy wsparciu środków zewnętrznych w ramach projektu pod nazwą Kultura bez granic, polsko-czeska współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg VA Czechy-Polska. Polsko-czeskie spotkania, współpraca transgraniczna, miasto Bielawa, miasto Chronów. Dzisiaj realizujemy część po stronie Bielawy. W sierpniu wyjeżdżamy z grupą Polonezjaków na festiwal 6 sierpnia do Chronowa. Cieszę się bardzo, tym bardziej, że ten projekt, można powiedzieć, rozpoczęty był 2,5 roku temu, jeszcze przed pandemią. Pewne elementy składowe tego projektu zostały już wtedy rozpoczęte. Udało się wtedy zrealizować zakup rzutnika multimedialnego, ekranu przenośnego. W tamtym momencie również zakupiony został system rejestracyjny do naszych festiwali, które organizujemy, również do tego festiwalu, który dzisiaj się odbywa, czyli Nutka edycja 2022. A teraz kontynuujemy po dwurocznej przerwie związanej z pandemią. Bierz co chcesz, lata wiesz, diable mój, dam ci wiesz, tylko daj, 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 chociaż raz wielką miłość, tak prawdziwą, bierz co chcesz. Jestem bardzo zadowolony z tego przedsięwzięcia. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym festiwalu, bo to jest naprawdę ogrom pracy. Cała logistyka z tym związana. Także bardzo, bardzo duży szacunek dla kolegów i koleżanek, którzy się przyczynili do tego, żeby ta impreza przebiegła sprawnie, szybko i na wysokim poziomie. Po preselekcji 139 uczestników dopuściła komisja artystyczna do tego, żeby występowali dzisiaj. No wiadomo, z różnych przyczyn część osób nie dojechała, ale grubo ponad setkę dosłownie ludzi z całej Polski, od Pomorza po Tatry. Przemiła atmosfera, bardzo wysoki poziom. Było w sumie 5 kategorii głównych i jedna kategoria dodatkowa, czyli teraz taka specjalna, gdzie występują rodzice razem z dziećmi i jeszcze gościnnie grupa czeska. To jest nasz taki autorski pomysł. Chcieliśmy, żeby integracja ludzi z całego kraju właśnie przebiegała między innymi w ten sposób i dlatego rodziny mają możliwość zaprezentowania się na scenie, a także mają możliwość bycia ocenianym przez profesjonalne jury. Ale my to bardziej traktujemy zabawowo niż na takim spięciu, które zawsze towarzyszy występom na żywo. Staramy się, żeby to było tak w takiej fajnej atmosferze rodzinnej. Opłynęły cały świat, wietrze dmi, żadne skap, stoka wody płynąć czas. Wietrze dmi, żadne skap, stoka wody płynąć. Przerwa pandemiczna, no nie było tych konkursów, mi tego strasznie brakowało, bo ja kałam scenę, ja uwielbiam występować. No i te filmiki, no to takie już męczące było, wysyłanie tych takich filmików, no to już naprawdę mi się nie chciało tego nagrywać. Dzieciaki naprawdę cudownie śpiewają, bardzo, bardzo fajnie po prostu prowadzą swój głos i bardzo mi się podobało. Taka rodzinna atmosfera, że tak powiem. Bardzo mi się podoba, jest mega przyjemna atmosfera, ludzie są mili. Właśnie teraz ściągnęli mnie z kawki z pozostałymi uczestnikami, także jest naprawdę bardzo sympatycznie. Spodziewałam się wysokiego poziomu, ale nie wiedziałam, że będzie aż tak. Gdyby moja mama pochodziła z wyzwa Hama, to od stóp podczubek głowy byłabym czekoladowa. Łapę stusie.
Bardzo wysoki poziom, bardzo mi się podobało. Ja jestem pierwszy raz na takim większym festiwalu międzynarodowym. Jest z kim walczyć, ale nie trzeba się stresować, bo no wszyscy są dla siebie mili, więc nie odczuwa się tutaj takiego stresu, że o nie wiadomo, co się stanie zaraz. No jury bardzo, bardzo fajne, ja znam jury, bo moja mama tutaj z mojej mamy koleżanką cały czas za nimi ganiają, że zdjęcia, bo gwiazdy. Ja w ogóle śpiewam bardzo dużo starych utworów, ponieważ bardzo dobrze i swobodnie się w nich czuję. Na pewno patrzyłaś w swojej kategorii wiekowej, jakie tam są osoby, konkurencja duża? Na pewno, bardzo wysoki poziom. Stuk puk, stuk puk. Płyną pytania z trwożonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a więc tak bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mnie się spieszy. Pieszczoty twych pocałunków, błysk miłosnych burz. Ja poznać chciałabym już. Przede wszystkim cieszy to, że możemy się spotkać na żywo, tak? Bo te dwie edycje online, one oczywiście były wartościowe, ale no, o tyle, myślę, zakłamywały wynik występu estradowego, tak bym powiedział, więc cieszę się, że jesteśmy na żywo. Jak się pracowało w nowym jury? Cudownie. Cudownie z Joasią, z Haliną. Szymon troszkę był zadziorem, ale no, Szymon taki jest, więc myślę, że udało nam się go ogarnąć. Poziom fantastyczny. Oczywiście są prezentacje troszkę lepsze, troszkę gorsze, ale to, co mnie zawsze najbardziej fascynuje na tym konkursie, to jest wielkie serce i wielka pasja uczestników i też ich opiekunów. No, tak trzymać. Werdykt w sumie był zgodny. Nie były to bardzo burzliwe obrady, ale bardzo ciekawe. Jak na lotni zawieszony płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Wszystkie te maluchy fantastycznie śpiewają, natomiast widać, że są zmuszane do tańca przez rodziców, co jest po prostu absolutnie, tych rodziców trzeba usunąć w ogóle z sali prób, niech tam zostają tylko z nauczycielami, którzy skupiają się na śpiewaniu, bo dzieci śpiewają naprawdę fajnie. Później im starszy uczestnik, tym widać, że bardziej świadomy dobór nie tylko repertuaru, ale również podkładu, bo to też ma ogromne znaczenie, z czym śpiewają. Ale to jest taki naturalny bieg, że po prostu kiedy są dzieci małe, to rodzice chcą jak najlepiej dla nich i oczywiście bardzo się angażują. Muszę powiedzieć, że naprawdę ekipa jest tutaj zacna. Śmiechu panowie po prostu wymyślałem w trakcie nawet śpiewania, więc mam nadzieję, że to tak, że to nie rozpraszało uczestników, bo naprawdę jest tutaj wesoło, wspaniale i to były cudowne dla mnie dwa dni ze względu chociażby właśnie na jury i na ich poglądy, bardzo profesjonalne, ale też zabawne często. Że błądzę, czasami boję się swych myśli, co będzie, kiedy wrócę i zamknięte będą drzwi. Nie wiem, co sprawia, że szukam słońca tam, gdzie cień. Więc bardzo się cieszę, że mogę dołożyć swoją cegiełkę, aby pomóc tym fantastycznym ludziom. I tutaj to nie jest takie czcze gadanie, tylko naprawdę tutaj było wielu fantastycznych wykonawców. Nie śpiewamy dla statuetek, nie śpiewamy dla dyplomów, które kiedyś sobie wsadzimy do jakiejś szuflady, nie będziemy pamiętać, gdzie leżą, tylko po prostu dla ludzi. Uśmiech, ludzki, oklaski to jest największa nagroda i tego powinniśmy się trzymać. Na różne sposoby dochodzi się do realizacji swoich marzeń. Ja jestem na przykład z takiej gliny ulepiony, że nigdy w życiu nie byłem nawet na jednej lekcji śpiewu, a większość Polski kojarzy mnie z mikrofonem, mimo że jestem dyplomowanym gitarzystą. Ja nie przestaję śpiewać, to moja sutka serca. Wycisza się w wodzie, umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu już nie. Żadne słowo nie ma.
teraz znaczenia, nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam, nawet pamięć nie zatrzyma mnie, o nie. Jeżeli Jurka nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja sukna zechce wyciszam się. Bo cię umarłam dawno, teraz opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć po prostu w nie. Jeżeli Jurka nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja sukna zechce wyciszam się. Bo cię umarłam dawno, teraz opadam na dno, pozwalam sobie zniknąć po prostu w nie. Więc wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła. Więc wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła. Więc wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła. Więc wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła, wysyłam trochę ciepła.